Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Naszym gościem jest wójty gminy Dębica, Stanisław Rokosz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Panie wójcie, gmina Dębica dystrybuuje węgiel dla mieszkańców? Tak, to wynika z ustawy o dodatkach węglowych. Pierwsze to przygotowanie logistyczne, organizacyjne. Cały Wydział Centrum Usług Społecznych dodaliśmy również pracowników z innych wydziałów po prostu, żeby jak największą ilość po prostu przyjmować. Chcę powiedzieć, że w sumie około 4500 wniosków później należało zweryfikować i tu jestem dumny z tych pracowników i chciałbym serdecznie im podziękować. Natomiast już, jakie są efekty tych działań? W związku z tym, że przedłużały się decyzje skąd węgiel, jakim transportem, podjęliśmy na własną rękę i skutecznie ściągnęliśmy już ponad 1000 ton węgla. Zawsze podkreślano mieszkańcy po prostu, żeby węgiel był. Z kopalni Polski. Tak się po prostu stało. Mamy bocznicę kolejową, mamy miejscowego przewoźnika, również kolejowego. Wszystko nam po prostu sprzyjało. Także chciałbym powiedzieć, że w ciągu pięciu godzin te ponad tysiąc ton zostało na trzy punkty w gminie rozdysponowane. I na dzisiaj możemy powiedzieć, że 75% już zostało węgla sprzedane. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o asortyment, to kostka i orzek to właściwie w 100%, natomiast gorzej jest z ekogroszkiem, gdzieś około 26%. W związku z tym przy następnym jakby naborze to tylko będzie orzech. Jeśli chodzi o czucia mieszkańców, są pozytywne jakość jest odpowiednia, a teraz z innej kopalni, gdzie ta wartość energetyczna będzie jeszcze wyższa i ja myślę, że pod tym względem wszystkie służby, współpracownicy, instytucje zdali egzamin. A po jakich cenach sprzedajecie węgiel? Więc węgiel sprzedajemy po cenach 2000 zł po to, żeby sobie zbilansować, bo zakupujemy po 1500, a 500 zł po prostu na organizację transportu, składowisk, więc po prostu z kalkulacji tak nam wyszło. Panie Wójcie, zmieńmy temat. Po latach oczekiwań, Latoszyn Zdrój w końcu uzyskał status uzdrowiska. Jakie to uczucie? Chciałbym y, y, powiedzieć, że to uczucie no, nie dało się zaplanować. Ono samo po prostu gdzieś się tam ukształtowało. Można powiedzieć, że od małej łączki y, po prostu po status uzdrowiska. Chciałbym y, powiedzieć, że szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami. Pierwsze to podjęcie próby całokształtu przez ileś lat. Były punkty po prostu decydujące, chociażby utworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej, później również świadectwo właściwości leczniczych, no i, i teraz otrzymanie statusu. Ale chciałbym powiedzieć, że pomimo również jakiejś przeciwności, jakaś siła i nie boję się po prostu tego absolutnie powiedzieć, pozwoliła, że Dotrwaliśmy przez te kilkanaście lat, już właściwie działaj pod tym względem, bo chociażby popatrzcie, że ostatnio, dwa lata temu, otrzymaliśmy decyzję potwierdzającą właściwości tychże wód leczniczych, a status dopiero otrzymaliśmy w tym roku, ale cieszymy się, bo o to po prostu nam chodziło. Co daje ten status? Więc statut przede wszystkim, to jest efekt wspólnych wysiłków. Po drugie, daje możliwość poszerzenia usług zdrowotnych i tzw. turystykę zdrowotną. Również jest to duża promocja, jak i również możliwości pozyskania środków, tak jak ostatnio po prostu z ładu polskiego, jeszcze jak mieliśmy status obszaru ochrony środowiskowej ale i również na co liczymy środków unijnych, dlatego że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Pierwsze to jakby modernizacja tego, co mamy, ale drugi temat, najważniejszy, to jest geotermia, czyli Czyli wykorzystanie po prostu wód termalnych, które są zmineralizowane, i do tego przystępujemy, a jednocześnie no, będą te środki potrzebne. Ale chciałbym powiedzieć, że pierwsze kroki tego szczęścia no, skierowaliśmy po prostu do kościoła parafialnego w Latoszynie i to w szczególnym dniu w Dniu Kultu Niepokalanej Poczętej Maryi. Z jednej strony to było dziękczynne, ale z drugiej wstawiennictwo o łaski na dalsze działania, na wytrwałość. I tu chcę i Państwu powiedzieć, że wiara w Niepokalane Poczęcie Matki Bożej będzie uwidocznione w wybudowaniu kapliczki z figurą, pod tym wezwaniem i taką po prostu figurę już mamy. I niezależnie po prostu od kultu, a właściwie podkreślenie tego kultu, to jest to, że jeszcze przed reaktywacją, jeszcze nie myśleliśmy, jeszcze ja nie wiedziałem, jeden z mieszkańców po prostu pod drzewem wkopał medalik właśnie Matki Boskiej Niepokalanej Poczętej i to też zostanie uwidocznione, więc... Ten splot jest nieprzypadkowy, to daje nam wiarę i siłę do dalszych działań, bo to ma służyć i zresztą służy społeczeństwu. Ja tylko, tylko teraz powiem, że na przykład zabiegów już do tej pory było ponad 300 tysięcy, około 50 tysięcy z basenu, ponad 140 tysięcy korzystało z parku zdrojowego. No właśnie panie wójcie, jakie plany na 2023 rok, jeżeli chodzi o co zamierzacie zrobić? Tak, pierwsza modernizacja istniejącego parku, jakby poszerzenie po prostu tej przestrzeni, która jest niezagospodarowana, modernizacja amfiteatru, więc zadaszenie membranowe, tak samo i, i widowni. I też zadaszenie, ale i poszerzenie o 100 nowych miejsc, ścieżki ruchowe i ogrody sensoryczne. Natomiast takim ważnym punktem, jako takie działanie, Zasadnicze to geotermia, wykorzystanie po prostu tych wód termicznych i jednocześnie zmineralizowanych i w najbliższym okresie, już w nowym roku, będziemy procedować wnioski o przyznanie środków na odwiert, względnie wykorzystanie istniejącego odwiertu, gdzie dzięki przychylności PGNIGE otrzymaliśmy nieodpłatnie. Zarówno dostęp do wyników, do analiz, bo jest to bardzo ważne, jak i zostaną nieodpłatnie przekazane nam urządzenia, po to, żeby można zbadać rzeczywisty stan fizyko-chemiczny. I z tym zakupiliśmy półtora hektara, i to myślę, że jest najważniejsze. Najważniejszy okres jakby działania już na dziś, już nie mówię o przyszłości. Przyszłość to po prostu, żeby ta geotermia po prostu istniała na wzór no, tych, które już w kraju są i cieszą się dużym powodzeniem. Panie Wójcie, doszło do połączenia spółek Latoszyn Zdrój, Gminny Zakład Komunalny i Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami. Co to oznacza dla gminy? To po prostu są plany, jednego one są konstruktywne, podjęto stosowne działania, więc po pierwsze będzie to uzupełnienie działań, zarówno jeśli chodzi o jedną i drugą spółkę, bo one mają wspólny cel. Działania po prostu na rzecz społeczeństwa, czyli usługi społeczne. Również w pełni wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętu dla. Zleceń wewnętrznych i najważniejsze po prostu, bo przedsiębiorstwo gospodarki odpadami ma większy wachlarz zleceń i opanowania rynku, natomiast gminny zakład komunalny no, ogranicza się tylko na usługach wodno-kanalizacyjnych. Nie ma większej możliwości przyjmowania zleceń zewnętrznych. To groziłoby no, zwiększeniem opłat za wodę czy odprowadzanie. Ścieków, czyli po prostu wspólny taki przepływ finansowy no, pozwoli nam uniknąć w większym stopniu zwiększenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków, i to o, o, po prostu są to zasadnicze cele. Panie wójcie, co można powiedzieć o przyszłorocznym budżecie gminy Dębica? Ja myślę, że to troszkę taka jest chyba, panie redaktorze, kara, bo ciągle my narzekali, jak budowaliśmy przez ostatnie lata budżet, przygotowaliśmy, to jaki on jest ciężki i tak dalej, i tak dalej. No ten jest szczególny po prostu, bo jej szczególny jest okres, czynniki zewnętrzne, wewnętrzne. Niemniej jednak przygotowaliśmy ten budżet, on jest o 12%, Większy po prostu jak na ten rok. Wynosi około 121 milionów. Zamykamy deficytem tylko 1 200 tysięcy. To tak, patrząc wskaźnikiem indywidualnym zadłużenia, to około 2%, a możliwości są około 20%. Na wydatki majątkowe przekazujemy około 32 miliony złotych. To jest około 26% ogółem wydatków, więc pod tym względem można powiedzieć, że mimo tych uwarunkowań jest to pokaźna kwota i chciałbym zaznaczyć, że w tych środkach 22 miliony są po prostu środki zewnętrzne z Polskiego Ładu, które nas ratują. No i oczywiście każdy by się cieszył i dąży, żeby były również środki unijne, bo one one po prostu by zintensyfikowały te działania. Jednocześnie przede wszystkim są pewne zwolnienia, na przykład jeśli chodzi o, o, o budownictwo o mieszkalne, jak i również działalność CKiB, czyli Gminnego Ośrodka Sportu Kultury, jak i również podatek od nieruchomości za sieć wodno kanalizacyjną, ogółem po prostu gdzieś jest to kwota 3,5 miliona złotych. Najważniejszym elementem po prostu zarówno na dany rok, jak w perspektywach wieloletnich, to jest nadwyżka operacyjna. No, musi być po prostu większe dochody bieżące od wydatków bieżących. I patrząc na naszą perspektywę i na przyszły rok, utrzymujemy tą nadwyżkę operacyjną około 8 milionów. Jest i taka rezerwa, gdyby były środki zewnętrzne. Ale i również musimy patrzeć na ogólną sytuację gospodarczą. Krótko tylko chciałbym powiedzieć, w jakich obszarach, po prostu jakie efekty są założone. To właściwie zakroczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w całej gminie. Chciałbym powiedzieć, że to będzie około 800 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowa centrum mieszkalnego bardzo dobre, istotne, dlatego, że to jest dla seniorów, a więc ten problem on co roku po prostu jest coraz większy. Ja myślę, że samorządy z tym zetkną się po prostu, no bo taka jest technologia po prostu życia. To, co wspomniałem, modernizacja obiektów zdrojowych, w tym geotermia. Budowa ośrodka zdrowia w pustyni jako nowe zadanie. I rozbudowa sali gimnastycznej w Gumniskach. To jest ostatnia sala w Gumniskach, gdzie szkoła posiadała salę zastępczą, a teraz będzie już o większych parametrach. Chciałbym powiedzieć, że te czynniki, które po prostu no, musimy się zmierzyć, no, to przede wszystkim inflacja, indeksacja, zmiany w dochodach jednostek. Samorządowych i to, co zostało zapowiedziane przez ministra finansów, rządowa rewolucja, jeśli chodzi o kasy samorządowe, czyli po prostu różne udziały w picie CIT dla różnych samorządów. Przedtem był po prostu udział procentowy, a teraz będą dodatki ekstra. Wójt gminy Dębica, Stanisław Rokosz, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również, Panie redaktorze, jednocześnie chciałbym podziękować zespołowi redakcji, gdzie. Zawierzyli po prostu tym działaniom od samym początku i tak jest. No, dowodem jest tego, że również ten temat dzisiaj został poruszony. Ja myślę, że będzie odpowiedni moment, żeby w sposób dobitny podziękować. To nas wspierało i za to chciałbym serdecznie podziękować. Bóg zapłaci!